Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam Bo Lubię. I przychodzę dzisiaj do Was z książkami, które łączą dwie rzeczy. Po pierwsze, studia, studiowanie, a po drugie, szekspir. I zaczniemy od takiej książki, w której mamy obie te rzeczy i która była ogromnym hitem wśród młodszych czytelników czytelników nastoletnich, dwudziestoletnich, młodych dorosłych. A jeśli jesteśmy złoczyńcami, napisana przez M. L. Rio. Ta książka w Polsce ukazała się wcześniej pod innym tytułem. Był to tytuł Teatr Złoczyńców. Postanowiłam przeczytać tę książkę, żeby przekonać się, co też takiego fascynującego znajduje się pomiędzy tymi czarnymi okładkami. Jest to opowieść o takiej elitarnej szkole w której uczą się osoby pragnące w przyszłości zostać aktorami uczą się tylko i wyłącznie sztuk Szekspira wystawiania postaci szekspirowskich i ta książka koncentruje się na siedmiu studentach ostatniego roku oni znają się już bardzo dobrze już Wiele ze sobą przeszli, nawet określają się mianem rodziny. Wśród nich mamy jedną parę, chłopaka i dziewczynę, ale pozostali między sobą także bardzo mocno się przyjaźnią, mają wrażenie, że doskonale się znają. Ten ostatni rok jednak stawia przed nimi bardzo dużo wyzwań, i to nie tylko w takiej warstwie naukowej, edukacyjnej, nie tylko te wyzwania są przed nimi, które wiążą się z wystawianiem sztuk. Oni tutaj wystawiają, o ile dobrze pamiętam, Romeo i Julie, wystawiają Macbetha i jeszcze coś. Nie pamiętam już do, dokładnie, która to była sztuka. Dają z siebie bardzo dużo, ale tak naprawdę co jest głównym tematem tej książki? To są relacje pomiędzy nimi. I powiem Wam szczerze, że ja absolutnie nie podzielam zachwytów młodszej publiczności, młodszych czytelników. Dla mnie ta książka była przede wszystkim nudna, była strasznie przegadana. Ja nie wierzę w to, że młodzi ludzie, nawet najbardziej zafascynowani Szekspirem, najbardziej oddający się swojej pasji i swojemu przyszłemu zawodowi, będą do siebie mówić Szekspirem prawie cały czas. Oni rozmawiają ze sobą tak bardzo sztucznie, że to aż boli. To po pierwsze. Po drugie, określają się rodziną, ale tak naprawdę pomiędzy nimi jest bardzo dużo nienawiści, zazdrości, bardzo dużo złej energii. Po trzecie, kiedy dochodzi do śmierci jednej z tych osób, jednej, jednego ze studentów, to. Tak naprawdę nikt się nie przejmuje tym. Tutaj nie ma żadnego śledztwa. No dobra, facet nie żyje, okej, okay. żyjemy dalej tam, okej, okay. ocieramy szybko łzę z oka i zajmujemy się swoimi intrygami, swoimi sprawami. Także nie, 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 ja jestem na nie, nie polecam. Moim zdaniem tutaj przerost formy nad treścią bardzo duży. Ta książka ma niewiele treści, można by ją zmieścić na 200 stronach maksymalnie, ale przez to, że jest tak rozdęta tym Szekspirem, ja absolutnie nie mam niczego do Szekspira. Ja lubię czytać Szekspira, ale naprawdę nie wierzę w to, że dwudziestolatkowie będą do siebie. Mówić Szekspirem i po prostu będą mi takie wzniosłe uczucia, bo tak naprawdę, jak się okazuje, to ich uczucia są bardzo przyziemne. Także tutaj jestem na nie. Już wiem, że te książki, które polecają młodzi ludzie, pewnie nie do końca są dla mnie. Ogromnym zdziwieniem było dla mnie natomiast to, że gdy wzięłam do ręki pomniejszych wędrow wędrowców, napisana przez Mir McBride, i okazało się, że tutaj także główna bohaterka dostaje się do szkoły aktorskiej. Także tutaj też mamy o aktorach. Ja czytałam praktycznie książkę za książką i, i stało się to zupełnie przypadkiem. Ta książka tutaj opowiada o studentce, która przyjeżdża do Londynu z Irlandii, czuje się taką trochę prowincjuszką, Londyn to dla niej wielkie miasto i dużo wyzwań. I ona dostaje się również do szkoły aktorskiej i ma zamiar prawdopodobnie w przyszłości zostać aktorką, ale tak naprawdę niewiele tutaj wiemy o jej ambicjach na przyszłość, bo bardzo szybko okazuje się, że najbardziej doskwiera jej to, że wciąż jest dziewicą i błyskawicznie dąży do tego, aby pozbyć się tego brzemienia. Pewnego dnia, gdzieś tam w pubie czy w klubie, poznaje mężczyznę, dużo starszego od siebie, który siedzi nad szklanką piwa czy jakiegoś innego alkoholu i czyta książkę. I to ją dość mocno intryguje, wszczyna rozmowy. Okazuje się, że ten mężczyzna jest znanym aktorem, ale raczej rzadko gra w filmach, bardziej takim aktorem teatralnym, który odnosi duże sukcesy. Zaczynają ze sobą rozmawiać i bardzo szybko nawiązują. Romans. I ta książka, tak naprawdę, jest opisem romansu. I powiem Wam szczerze, że ja nie lubię romansów, mnie to nie interesuje, ale coś mnie w tej książce intrygowało i cały czas do niej wracałam. To nie tak, że usiadłam i przeczytałam w dwa dni. Nie, ja tę książkę czytałam pewnie z pół miesiąca. Ale cały czas coś sprawiało, że jednak chciałam zobaczyć, co tam między nimi będzie dalej. A tej książce tak naprawdę oni niewiele ze sobą rozmawiają, zwłaszcza do, do połowy książki, to głównie mamy opisy scen seksu. Tutaj jest bardzo dużo seksu we wszystkich kompilacjach i na wszystkie możliwe sposoby. Jeżeli tego nie lubicie, ja nie lubię, no to nie wiem, czy polecać, ale jednocześnie też jest taka druga warstwa tej książki, która sprawia, że trudno ją porzucić w połowie. I to jest książka o tym, jak Dwoje ludzi, którzy są praktycznie do siebie niedopasowani, ona jest młodziutka, on jest dosyć stary, ona dopiero wkracza w życie, jest wiecie, taka świeża, naiwna, z prowincji i absolutnie niedoświadczona w niczym, spotyka się z mężczyzną, który ma bardzo dużo doświadczeń i bardzo dużo, bardzo złych doświadczeń. I poznajemy też tutaj jego historię. I powiem Wam szczerze, że gdybym ja pisała tę książkę, to chyba skupiłabym się bardziej na historii tego aktora niż na historii ich romansu, bo ten romans to jest nudny, no bo o czym oni mają rozmawiać? Oni tylko chodzą do łóżka. Natomiast no, dziwna jest ta książka i, i intrygująca. Więc ja jestem bardzo ciekawa, czy czytaliście już ją i jakie jest Wasze zdanie na temat tej powieści? Ja jestem taka rozdarta. Dla mnie to jest takie 2,5 na 5, bo trochę mi się podobała, trochę mnie wkurzała, nużyły mnie te sceny seksu cały czas, ale z drugiej strony, tak jak powiedziałam, nie potrafiłam jej porzucić w połowie. I trzecia książka, która także łączy się trochę z Szekspirem i trochę ze studiami, to Snowflake, Louise Neilon. To jest książka, która również opowiada o Irlandce, która jednak studiuje w Dublinie i studiuje literaturę angielską. Więc chociaż nie jest tu chyba wspomniane, że studiuje akurat Szekspira, no to skoro ma literaturę angielską, to nie ma mowy, żeby się to obyło bez Szekspira. Ale mamy tutaj znowu pierwszy rok studiów, dziewczynę ze wsi z takiej naprawdę prawdziwej wsi, która mieszka na farmie mlecznej. Jej rodzina, czyli mama oraz wujek. Ona swojego ojca nie zna, nigdy ojca nie widziała i w zasadzie chyba jej na nim nie zależy. Wujek zastępuje jej ojca. Wujek, czyli brat mamy, to nie jest wujek w sensie takim, że ta mama ma jakiegoś kochanka, na którego ta dziewczyna mówi wujek. Nie, to jest zwykły brat mamy. Oni zastępują całą rodzinę i oni właśnie mają taką farmę mleczną. Czyli dziewczyna mieszka na wsi. Ona musi rano wydoić krowy, ona musi je oporządzić, musi zająć się gospodarstwem, ale także musi zająć się domem i mamą, ponieważ jej mama. Cierpi na jakąś chorobę psychiczną. Ta choroba przejmuje momentami nad nią kontrolę, sprawia, że kobieta jest praktycznie nie do ogarnięcia że w zasadzie powinna być w zakładzie zamkniętym, ale oni niekoniecznie chcą ją tam wysyłać, także muszą się nią zajmować praktycznie 24 godziny na dobę. I kiedy ta studentka zaczyna studia, to też zaczyna poznawać trochę inny świat, trochę innych ludzi. Młode dziewczyny, które mają zupełnie inne problemy, albo w ogóle nie mają problemów, a to co je tam dręczy bardzo mocno wyolbrzymiają. To jest takie zderzenie dwóch światów. Świata dziewczyny ze wsi, która ma rodzinę z problemami, a jednocześnie ma bardzo inspirującego wujka, który popycha ją do tego, żeby chciała czegoś więcej od życia, żeby realizowała siebie, żeby miała jakieś ambicje i Świata miejskiego, miejskich dziewczyn, które mają sporo pieniędzy, które mają całe rodziny, ale te rodziny też nie do końca się dogadują. Także ona po prostu poznaje świat. To była bardzo ciekawa książka, naprawdę bardzo ciekawa, złożona z wielu krótkich rozdziałów. Zatem, te rozdziały też sprawiają, że to się czyta bardzo szybko i trudno się oderwać. Także jeżeli Was interesuje taka tematyka, to jak najbardziej brać Snowflake i czytać. I mam jeszcze jedną książkę o Szekspirze, ale nie mam jej fizycznie. Ja ją sobie przeczytałam na leginii. Ta książka to Hamnet, napisany przez Maggie O'Farrell. I to jest powieść, tak jak powiedziałam, o Szekspirze, ale nigdzie... W całej książce, która liczy kilkaset stron, nie pada nazwisko Shakespeare i nie pada imię William. Ten bohater jest zawsze jako mąż, jako korepetytor, jako, jako poeta. Nigdy nie jest nazwany imieniem i nazwiskiem. No ale my doskonale wiemy o kogo chodzi, ponieważ nie było więcej mieszkańców Statfordu nad Avonem, którzy osiągnęli wielki sukces w. Teatrach Anglii w XVII wieku. Także my wiemy o kogo chodzi, ponieważ wiemy to z historii. Natomiast ta książka napisana jest w taki sposób, że główny punkt ciężkości kładzie na żonie Szekspira, która w tej powieści jest nazywana Agnes, a my wiemy z historii, że miała na imię Anne, ale podobno używano obu imion wówczas. I ta jego żona pochodzi z rodziny, czy pochodzi może od matki, jest, którą podejrzewano o to, że jest czarownicą, ona się znała na różnych wywarach z zioł, ona umiała leczyć ziołami. Bardzo dużo czasu spędzała w lesie, spędzała poza domem, nie była taką typową kurą domową. I ta Agnes, żona Szekspira, bardzo dużo tych cech przejęła po swojej matce, także nie była chętnie widziana jako żona Szekspira w jego rodzinie miejskiej, która zajmowała się wytwarzaniem i sprzedażą rękawiczek. Ale młodzi postawili na swoim, pojawiły się wkrótce ich dzieci. Dziewczynka, a później jeszcze bliźnięta, chłopiec i dziewczynka. I chłopiec Hamnet, które było wymienne wówczas z imieniem Hamlet, zapadł na groźną chorobę i umarł. I ta książka także opowiada, a może przede wszystkim opowiada, o żałobie tej matki po stracie dziecka. To jest przepiękna powieść. To jest powieść, o której trudno się oderwać. Powieść, która Przybliża nam po pierwsze tamte czasy, po drugie rodzinę Szekspira, aczkolwiek my wiemy, że o niej niewiele wiadomo w źródłach historycznych, więc bardzo dużo rzeczy autorka sobie wymyśliła. Ale wplotła to w prawdziwą historię w taki sposób, że nie widać tam szwów. Jest to naprawdę piękna historia o miłości żony do męża, o miłości matki do dzieci. Także czytajcie tej książki nie wolno Wam, nie wolno, powtarzam, Wam ominąć i opuścić, bo każdy w niej odkryje coś pięknego dla siebie. Także to by było na tyle. Opowiedziałam dzisiaj tylko o czterech książkach, ale mam nadzieję, że inspirujących, że sami wypowiecie się na ich temat, bo te tutaj, które miałam, to już nie są żadne nowości, tak naprawdę. Więc liczę na to, że część z moich widzów i widzek już je przeczytała i podzieli się swoim zdaniem w komentarzu. Przypominam także, że możecie subskrybować mój kanał, możecie zostawiać polubienia, możecie oczywiście pisać komentarze, każdy z nich mnie bardzo cieszy. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam już wkrótce na kolejny film. Pa 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 pa.